Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć wam trochę o tak zwanej utraconności zbawienia, utraconności powołania i trochę może o nowonarodzeniu na podstawie swojego życia. Ja generalnie narodziłem się na nowo 13 lat temu, ale dzisiaj jak opowiadam o sobie niektórym ludziom, czasami wspominam coś takiego, że zacząłem żyć dopiero jakieś 3 lata temu. Co mam na myśli, że narodziłem się na nowo 13 lat temu? No bo ja ostatnio bardzo rozważam, co to jest to nowe narodzenie i jak to przekazać w ogóle drugiemu człowiekowi. Co to znaczy narodzić się na nowo? Wiecie, ja usłyszałem Ewangelię 13 lat temu na koncercie pangrokowym w piwnicy, gdzie było pełno oparów jakichś substancji smolistych, gdzie była wilgoć od rozlanego alkoholu i tak dalej. I pełno osób, które chciały mi tam przeszkodzić w rozmowie z osobą, która mi wtedy głosiła Chrystusa na tym koncercie. Ja słysząc o tym Jezusie, zapragnąłem tego Jezusa i wyznałem to pragnienie i uwierzyłem. I to wszystko. Wyznałem swoje pragnienie, że chcę, ja już nawet nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Powiedziałem coś w stylu: Jezu, pragnę Ciebie, chcę, żebyś był w moim życiu. I wiecie, i po tym, jak ja w to uwierzyłem, ja już wiedziałem, że wszystko jest inne, koniec. Ja wiedziałem, że już nie jestem taki sam i zacząłem ten świat widzieć zupełnie inaczej. I wiecie, po tym koncercie tam poszliśmy na taką imprezę, bo tam ze znajomymi sobie organizowaliśmy raz na jakiś czas takie imprezy, że wynajmowaliśmy salę i piliśmy do rana, tam pełno osób i tak dalej. I wiecie, ja byłem już na tej imprezie po tym koncercie i piłem ten alkohol wtedy i wiedziałem, że to nie jest dla mnie, że po prostu już nie miałem takiej przyjemności z tego. I chciałem wszystkim mówić o Jezusie, ale kompletnie nic o nim nie wiedziałem i pamiętam, że pijany mówiłem: wiecie, Jezus jest super. Tyle umiałem powiedzieć wtedy. Dobra, ale dzwoniłem później do osoby, która mi mówiła o tym Jezusie i mówię: słuchaj, musimy się spotkać, ja potrzebuję coś więcej o tym wiedzieć. Ja potrzebuję tego Jezusa poznać. Ta osoba mnie wtedy wprowadziła w taką religijną wspólnotę, w której byłem długimi latami. Ja się zmagałem z bardzo takimi poważnymi zaburzeniami. No, miałem głęboką depresję, później jeszcze u psychiatry się dowiedziałem, że oprócz tej depresji mam też bardzo głęboką nerwicę. I wiecie, po jakichś 8 latach ja opuściłem tą wspólnotę, w której w tamtym czasie byłem. I w tamtej wspólnocie panowało takie przekonanie, że jak się opuszcza tą wspólnotę, no to już koniec, nie ma dla ciebie zbawienia. Jesteś przeklęty, koniec, straciłeś łaskę, straciłeś wszystko, podeptałeś Chrystusa, koniec, straciłeś zbawienie. I ja z takim przekonaniem odszedłem z tej wspólnoty i byłem pewien, że, myślałem, że idę do piekła. A wiecie, już nie byłem tym samym człowiekiem, co przed nowym narodzeniem. Wiecie, o co chodzi? Ja miałem taką myśl, że idę do piekła, a nie potrafiłem już żyć tak jak przed nowym narodzeniem. Zabawa nie sprawiała mi takiej przyjemności jak kiedyś. Ja założyłem wtedy zespół punkrockowy i myślałem, że tym zespołem to zagłuszę, że nie wiem, będę udawał, że jest fajnie. Myślałem, że uda mi się czymś innym może zagłuszyć tą myśl o tym, że Bóg jest żywy i realny. Więc wszedłem w romans z jakąś kobietą i gdy poszliśmy do łóżka, to było jedno z najgorszych doświadczeń w moim życiu, bo wiedziałem, że to jest marne. Namawiałem jednego znajomego, który miał kontakty w pewnej szajce, żeby załatwił mi robotę przy kradzieży samochodów, bo myślałem, że w tym może się odnajdę, może to będzie coś. Wiecie, ja kiedyś przed nowonarodzeniem byłem takim drobnym złodziejaszkiem i zawsze się cieszyłem, jak coś kradłem. Ale po nowonarodzeniu już te same rzeczy mnie nie cieszyły więcej. Nie cieszyłem się, gdy zbawiłem się tak jak przed nowym narodzeniem, gdy robiłem rzeczy, które przed nowym narodzeniem sprawiały mi satysfakcję. I szukając desperacko ratunku, spotkałem znowu taką wspólnotę, gdzie bardzo pastor chciał mi pomóc, bardzo starał się, żeby mi pomóc i bardzo chciał mnie wysłać też do psychiatry wtedy. I wiecie, ja nie wytrzymałem tego w tej wspólnocie. Prawdę mówiąc, ja po prostu tam po krótkim czasie obraziłem się na pastora, bo tam miałem swoje problemy emocjonalne i tak to się skończyło na tym. Ale tam na przykład było takie proroctwo w stylu, że osoby, które opuszczają ten kościół, zostają rozdziewane przez kruki i wrony, albo ktoś
ktoś mi kiedyś opowiadał ten pewien sen, że no osoby, które opuściły ten kościół, Bóg się wkurzył i zrzucił je do piekła tam na końcu, nie? I ja żyłem w takim przekonaniu, że kurczę, znowu straciłem zbawienie. I że znowu koniec. Znowu nie ma dla mnie żadnego ratunku. I wiecie, no stop, miałem myśli samobójcze, chciałem się zabić, ale sobie myślę, jak się zabiję teraz, to idę prosto do piekła. Więc nie wiem, muszę jakoś wytrzymać, żeby odwlec najgorsze, żeby po prostu jak najdłużej wytrzymać na tej ziemi, zanim do tego piekła pójdę. I znowu próbowałem znaleźć coś, czym zagłuszę te myśli o tym, że straciłem zbawienie. I myślałem, kurczę, może narkotyków spróbuję, może zostanę narkomanem. I poszedłem na imprezę z takimi chłopakami. Wiecie, braliśmy narkotyki. Oni po dwóch kreskach w ogóle mieli jakąś fazę i mnie pytali, jak jest u mnie z tą fazą. Wiecie, ja wziąłem w końcu 8 kresek i nic nie miałem. Miałem tylko wszystkie takie uboczne efekty, typu krwotok z nosa przez miesiąc czasu i ból głowy przez tydzień. Nie miałem żadnego efektu i ja zrozumiałem, że ja nie mogę nigdzie uciec i wiecie, w którymś momencie zaplanowałem jednak to samobójstwo, zamknąłem się w piwnicy. Ja sobie pomyślałem, najłatwiej będzie, jak sobie tam odkręcę, jak się upiję, odkręcę kilka butli z gazem i sobie zasnę po prostu. Ale zanim to zrobiłem, rozpłakałem się i zacząłem wołać do tego Jezusa i wiecie, on przyszedł znowu. I od tamtej pory Bóg zaczął mi objawiać. Zacząłem przyjmować od Boga objawienie łaski. Czym jest łaska w ogóle? Trafiłem tutaj do kościoła i zostałem uwolniony od demonów. I wiecie, ja kiedyś myślałem, że można stracić zbawienie. Później miałem zamieszanie w tej kwestii, jak Artur zaczął głosić o tym, że zbawienie nie można stracić. Ja myślałem, no przecież możesz podjąć decyzję, że chcesz odejść od Boga i to wszystko, i odchodzisz, i koniec. Nie jesteś zbawiony, do widzenia. Ale teraz, patrząc na swoje życie, widzę, że po nowonarodzeniu już nie byłem tym samym człowiekiem. Że co narodziło się z ducha, duchem jest i koniec, kropka. Ja po prostu nie mogę tego zbawienia stracić, no bo ja nie zbawiłem sam siebie, nie przez to, że byłem, nie wiem, dobrym człowiekiem, przez to, że piłem, nie piłem, brałem narkotyki, nie brałem, czy kradłem samochody, czy nie kradłem, tylko przez Jezusa. Prosta rzecz, zapragnąłem Go i wyznałem i to jest wszystko. To mi załatwiło, że jestem nowym stworzeniem i koniec. Ja nie umiałem już żyć. Wiecie, jakieś 2 lata temu z objawienia pojechałem do Bośni. I teraz tej zimy przeprowadziłem się do Niemiec, bo myślałem, że mam problemy finansowe i muszę pojechać do Niemiec po prostu te problemy finansowe nadrobić. Tak mi się wydawało. Jakiś czas temu Norbert mówił na jednym nabożeństwie o zaniedbanej relacji. Dzieje się tym, jak zaniedbał relacji z Bogiem. Ja tak tego słucham i patrzę, kurczę, ja nie mam problemów finansowych. Ja po prostu zaniedbałem relację z Bogiem i wszedłem w kompromis. I wiecie, pojechałem do tych Niemiec, ja bardzo to ciężko przeżywałem tam na miejscu. Jeszcze miałem taki epizod, że tam zacząłem palić papierosy i tak palę te papierosy i sobie myślę, kurczę, będzie taki moment, że się ogarnę i ja to później powiem w kościele, przestaną mi lubić, przestaną mi ufać, bo zapaliłem papierosy i powiedziałem o tym. I wiecie, pracuję na magazynie. Ogólnie mam bardzo dobrego pracodawcę, dobrze płatną pracę i tak jeżdżę tym wózkiem widłowym i tak ciągle nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie słyszy, a ja głoszę Ewangelię po bośniacku i głoszę poselstwa po bośniacku, bo nie umiem inaczej po prostu, no. Wiecie, człowiek narodził się na nowo, nie umie żyć już inaczej i koniec. Wiecie co, ja mógłbym do końca życia może jakoś wytrzymać, bujając się po świecie, mając, nie wiem, zespół punk rockowy, pijąc alkohol i tak dalej, ale będąc nowym stworzeniem, ja bym się tylko męczył do końca życia. Ja znam takie osoby, które narodziły się na nowo, wybrałem się w grzechu, jest im bardzo źle, ale jakoś się trzymają tego kompromisu. No ale są nowym stworzeniem i koniec, są zbawione. Ktoś mi powie, no dobra, ale są ludzie, którzy odchodzą od kościoła i idą kompletnie w świat i są w świecie, jest im dobrze. Widocznie nie narodzili się na nowo. No bo ja wam powiem, ja na przykład głosiłem raz Ewangelię takiemu człowiekowi, który mówi mi, byłem nawrócony. I tam mi opowiada o tym, jak był w kościele protestanckim, jak było fajnie,
opowiada mi to jako takie jakieś kultowe przeżycie, jakby był w jakiejś subkulturze przez pewien moment, bo akurat miał taką młodość, jak się ochrzcił w Przeręblu, nie dlatego, że nie wiem, że miał takie pragnienie na już, tylko po prostu miał sobie takie wyobrażenie, ja jestem taki wariat, no to ja się w Przeręblu zimą ochrzczę. No ale jak rozmawiałem z tym człowiekiem, on nigdy Jezusa nie spotkał. Nie złapałem tam niczego, z czego by wynikało, że on Jezusa spotkał. Jeśli ktoś był w kościele, nie wiadomo, nie wiem, jakie wrażenie robił, a po prostu odszedł i jest mu w świecie dobrze, widocznie nauczył się jakiejś religii, ale nie narodził się na nowo. Jak się narodziłeś na nowo, masz załatwione, koniec. Jak dostałeś powołanie od Boga, wiecie, ja będąc w tej pierwszej wspólnocie, jak słyszałem hasło Bośnia, coś dotykało mnie w sercu. Wiecie, ja miałem taki okres, że bardzo długo słuchałem jednej piosenki tylko dlatego, że nazywała się pieśń o Bośni. I tylko to mnie w tej piosence kręciło, wiecie, cokolwiek słyszałem o Bośni, to mnie kręciło. Ja niewiele wiedziałem, bo na początku myślałem, że ta Bośnia leży w południowej Ameryce. I później w 2011 pojechałem ze znajomymi do Chorwacji i patrzę, kurczę, ta Bośnia jest tutaj obok, granica obok Chorwacji. Wszystkich namawiałem, jedźmy do tej Chorwacji, olejmy to morze, to, raczej jedźmy do Bośni, olejmy to morze, tą Chorwację, jedźmy Bośnię zobaczyć. Było nas 8, nikt nie miał entuzjazmu takiego jak ja do tej Bośni. Ale ja już wiedziałem, że ja tam kiedyś będę mieszkał, nie rozumiałem tego jeszcze. Ktoś mnie dzisiaj pyta, dlaczego Bośnia? Ja tego nie rozumiem. To jest powołanie, tego nie możesz utracić. Ja to miałem już bardzo dawno, zanim to rozumiałem, ja to miałem już bardzo dawno. I jakkolwiek nie upadłem później przez te swoje odejście ze wspólnot, zaburzenia i tak dalej, tego powołania nie straciłem. Nie da się stracić ani powołania, ani zbawienia, gdy jesteś nowo narodzony. Amen. Amen. Jakby ludzie nie bali się realnie, że stracą zbawienie, to by zupełnie inaczej żyli. Kupa ludzi żyje, bo się boi. Żyje byle jak, bo się boi. Jest taka filozofia powstała, że po prostu trzeba się bać, żeby nie grzeszyć. Trzeba się bać, że się coś straci. To jakby człowiek się żenił, czy tam wychodził za mąż, tylko tak myślał, że nie odejdę z tego związku, bo się boję, nie? Bo się boję. Bo się boję, że będę sam, bo nie. Ja bardzo się cieszę, że Marek to powiedział, ponieważ ty nie możesz się bać, że stracisz swoje zbawienie. W ogóle nie możesz się bać. Ty musisz, jeśli ty nie masz tego tematu zgłębionego, to ty go zgłębi. Ugruntuj się w tym. I to samo dotyczy powołania. Nie możesz stracić swojego powołania. Nie możesz. Jeżeli pójdziesz krzywo i zaniedbasz, to będziesz miał źle w życiu. Człowiek, który się narodził z Bożego Ducha, on zawsze będzie miał wewnętrzny konflikt, jeżeli chodzi o grzech. Ani sobie dobrze nie pogrzeszy, ani sobie dobrze nie pożyje w tym świecie, nie da rady. Rozumiecie? To nie da rady. To co za życie? Nie pogrzeszysz już sobie. Bez sensu. Niby grzeszysz, ale to już nie to samo. Wódka inaczej smakuje. Grzech inaczej smakuje. Narkotyki nie klepią. Bez sensu. Po co to brać narkotyki, jak cię nie klepią? Rozumiecie? To takie... I dokładnie jest też tak samo właśnie, jeżeli chodzi o powołanie, że jeżeli ty nie pójdziesz normalnie i nie będziesz realizował tego powołania, to ci będzie źle w życiu. Źle. Ale zawsze będziesz mógł wrócić. Zawsze. Tylko ci będzie... Dlatego ja widzę masę nieszczęśliwych chrześcijan. Oni nieszczęśliwi są, wiecie. Bo się gdzieś tam zawieruszyli, nie realizują tego, wiecie, robią różne... Wiecie, rozmawiałem z takim w ogóle człowiekiem, prowadził kościół, a żony nie miał. Prowadził kościół w takim jednym mieście w Polsce,
No i ten kościół już tam miał z kilkadziesiąt osób, ale on cały czas nie miał żony. W ogóle powołany na pastora facet. I słuchajcie, i on wziął ten kościół, oddał komuś i on pojechał sobie żony szukać. Gdzieś tam w ogóle do jakiegoś kraju innego pojechał, wziął się do jakiejś tam pracy, coś tam pracował sobie, robił, żony sobie tam szukał. Po 6 latach wrócił do Polski z żoną. Znalazł sobie tą żonę, nie? No i on, dzwoniąc do mnie, dzwonił jako człowiek, który ma żonę. I mówi do mnie tak, opowiedział mi tą historię, mówi, mam tą żonę, mieszkamy sobie tam. Ja mówię, ale to czego chcesz ode mnie? Nie wiem do końca, czemu ty mi opowiadasz tą historię, nie? A on mówi do mnie tak, bo ja jestem strasznie nieszczęśliwym człowiekiem. Ja mówię, toż dopiero mi powiedziałeś, że 6 lat szukałeś żony, znalazłeś żonę, wróciłeś do Polski, mieszkacie, jakiś dom tam macie. Dlaczego, mówię, ty jesteś nieszczęśliwy? Oczywiście ja wiedziałem, dlaczego on jest nieszczęśliwy. A on mówi do mnie tak, kurczę, mówi, bo ja robię coś, czego nie chcę. Ja normalnie żyję, mówi do mnie. Ja mówię, widzisz, chłopie, nie można żyć poza swoim powołaniem, prawda? No nie da rady. Niby wszystko masz. Fajna żona, wierząca, domek, ogródek. Wiesz, o co chodzi? A jesteś nieszczęśliwy. Wiesz, dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Bo cię Bóg powołał na pasterza owiec. Nie masz owiec, to jesteś nieszczęśliwy. I koniec. A mamy być szczęśliwi.